Hej, witajcie, z tej strony Durwart, a to 8 odcinek serii La Furia Rocha, jaką macie okazję obserwować na moim kanale. Po ostatnich w miarę udanych spotkaniach nadszedł czas na spory upgrade naszego zespołu. Mamy do wydania 7 punktów, jednak z racji na brak odpowiednich kart wszystkich punktów niestety nie uda nam się wydać. Zobaczmy zatem, kto wzmocni nasz skład przed dzisiejszymi spotkaniami. Zdecydowałem się na podniesienie jakości w defensywie. W miejsce Mario pojawił się Vega z Mirandes. Obok niego pojawił się również obrońca z drugiej ligi hiszpańskiej, z Deportivo Alaves, Galilea. On w miejsce Echabegurena. A miejsce bardzo dobrze spisującego się na prawej stronie Garcia zajmie prawoskrzydłowy z Brentford Caños. Miejmy nadzieję, że te wzmocnienia przyniosą efekt już w najbliższym meczu, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam. Jeszcze tylko w kwestii przypomnienia, nasz lewy obrońca Sanchez pauzować nadal musi z powodu kontuzji. Ostatni mecz spędzi na ławce, w kolejnym będzie mógł już wystąpić. Rozpocznijmy zatem pierwsze spotkanie. I gdyby nie serwery EA, moglibyśmy oglądać naszych piłkarzy w akcji, jednak te postanowiły rozłączyć mnie z przeciwnikiem, uznając oczywiście moją porażkę. Mamy zatem jeden dodatkowy, nierozegrany mecz. Bądźmy dobrej myśli przed kolejnym starciem. Rozłączenie z serwerami nie odnowiło naszym zawodnikom kondycji, jednak zabrało kontrakty. Jedynym pozytywem jest to, że wraca do nas lewy obrońca Sanchez, a my mamy już pełną ławkę rezerwowych. Ci zawodnicy mogą być używani w trakcie meczu. Spróbujmy zatem rozegrać pierwsze w dzisiejszym epizodzie spotkanie. Udało się odnaleźć następnego przeciwnika. Oby tym razem serwery EA były nam przychylne, a przed nami bardzo silny skład z BPL. Nieco dziwi mnie ustawienie Davida Silvy, ale poza tym zarówno obrona, jak i atak prezentuje się wyjątkowo dobrze. Najbardziej martwi mnie Daniel Sturridge w ataku. Minuta piąta, pierwsza akcja zespołu La Furia Rocha. Z lewej strony Serrano próbował dograć piłkę w pole karne, niestety bardzo niecelnie. Brutalne wejście wślizgiem w nogi naszego piłkarza. Yaya Touré upomniany przez sędziego. Nie było w tej sytuacji żółtej kartki. Po tej akcji niestety nasz zespół traci pierwszego gola. Obrońcom urwał się Shane Long i pokonał wychodzącego z bramki Lorenzo w 28 minucie. Mamy 1-0. Akcję rozpoczął nasz lewy obrońca, podał do Cantero. Ponownie przy piłce Sanchez. Wejście w pole karne, próba zaskoczenia Lorisa i 1-1. Bardzo dobra akcja zawodników występujących na lewej stronie boiska. Akcję rozpoczął i zakończył Sanchez, zawodnik, który wraca do naszego zespołu po kontuzji. Zobaczcie, prosty strzał po krótkim rogu. Hugo Loris nieco zasłonięty przez obrońcę, zbyt późna reakcja i w minucie 40 wyrównujemy, mamy 1-1. Mamy doliczony czas pierwszej połowy. Kolejna szansa naszego zespołu.
Strzał naszego lewego pomocnika broni jednak Ugo Lloris. Mamy jeszcze rzut rożny. Krótkie rozegranie. Carrasco już w polu karnym. Szukał podaniem któregoś z partnerów. I tutaj próba Guitiana zakończona strzałem celnym, ale bez problemu obronionym przez Ugo Llorisa. I sędzia odgwizduje. Koniec pierwszej połowy. Statystyki wskazują na naszą przewagę, jednak mecz jest dość mocno wyrównany. Na placu boju pojawiło się trzech zmienników. Zmiany przeprowadzam głównie ze względu na poziom kondycji piłkarzy i wiem, że kolejnym wzmocnieniem, jakie będę musiał przeprowadzić, to zakup nowego napastnika. Kuki Zalazar, mimo tego, że spisuje się bardzo dobrze, potrzebuje po prostu chwili odpoczynku. Niestety wejście Davida Silvy w pole karne pomiędzy naszymi obrońcami kończy się strzałem, przy którym nasz bramkarz nie miał wiele do powiedzenia. Bardzo ładna akcja mojego przeciwnika. I niestety ponownie musimy odrabiać straty. Razem na prawej stronie obrońca Gurdiel podłączył się do akcji. Cały czas utrzymujemy się jeszcze przy futbolówce w polu karnym rywala. Molina niestety wprost w Llorisa, który nieco z problemami, ale wyłapuje ten strzał. Nasz zawodnik faulował Daniela Staridża przed polem karnym. Sam poszkodowany próbował tutaj wykonać rzut wolny, a nie, przepraszam, to był Yaya Touré. Na szczęście gola z tej sytuacji nie było, a teraz jeszcze poprzeczka. Nasz rywal nieco podkręcił tempo meczu. W sporych opałach przez moment byliśmy, ale wyprowadzamy już piłkę z okolic naszej bramki. Niestety po tej akcji tracimy trzeciego gola. Brak komentarza w trakcie rozgrywania piłki podkreśla tylko moje zaskoczenie. Chciałbym to zobaczyć w powtórce. Nie wiem, czy był tu jakiś rykoszet, ale Daniel Staridż niestety zdobywa bramkę na 3-1. Niestety po strzale Yaya Touré tracimy czwartą bramkę, co niestety zgodnie z zasadami serii zmusza mnie do odjęcia dodatkowego punktu. Przegrywamy bowiem trzema bramkami. Jeśli udałoby nam się strzelić gola na 4-2, saldo punktowe byłoby zerowe. Tak niestety będzie minus jeden na naszym koncie, ale ja się nie poddaję. Dopóki piłka w grze, jest szansa na zdobywanie goli. Guitian znajduje Zalazara. Ten odgrywa na prawą stronę do Caniosa. Niestety ten bardzo kiepsko próbował zakończyć tą akcję i stracił piłkę. I kontra rywala, Rooney powstrzymany przez Lorenzo, jednak do piłki dopada Daniel Staridż i podwyższa rezultat na 5-1. Znów pomyliłem niestety zawodników, to Yaya Touré strzelcą gola. Mecz kończy się wynikiem 5-1. Niestety porażka. Z tego co widzę, to jeszcze na sam koniec doszło do rozłączenia z serwerem, jednak uznało nam przegrany mecz.
W sumie to zasłużenie, bo na boisku mój przeciwnik był zdecydowanie lepszy i dysponował on oczywiście dużo lepszą kadrą od naszej. Spotkanie kończymy zatem z bilansem minus 1 punkt. Ja uzupełnię tylko kontrakty moim zawodnikom i widzimy się w kolejnym meczu. Zobaczmy na skład mojego przeciwnika. Bardzo szybcy zawodnicy. Połączenie ligi angielskiej oraz ligi włoskiej. Mamy tutaj kilku zawodników nie na swoich nominalnych pozycjach. A moim rywalem w tym spotkaniu jest gracz Michał0120.pl. Jeśli odnajdziesz ten materiał na YouTubie, serdecznie Cię pozdrawiam i na samym początku meczu życzę udanej gry. Mam nadzieję, że spotkanie będzie rozgrywane w duchu fair play. W tym spotkaniu zdecydowałem się na dość odważne posunięcie, mianowicie zdjąłem bardzo już zmęczonego Zalazara. Na szpicy gra Cantero, czyli nominalnie lewy pomocnik. Zobaczymy, jak to ustawienie spisze się w spotkaniu. Carrasco próbował odegrać do Cantero, ten niestety zbyt wolny. Pierwsza połowa tego spotkania powoli dobiega końca. Jest to dość wyrównany mecz. Na początku przewagę miał mój rywal, teraz jeszcze nasza akcja na koniec przy piłce Canios. Wchodzi w pole karne, mija kolejnych rywali. Był tutaj odpychany, ale sędzia nie dopatrzył się faulu w tej sytuacji. I w tym momencie sędzia zaprosił zawodników na przerwę. My zerknijmy jeszcze tradycyjnie na statystyki spotkania. Niestety ta kończy się bez mojego celnego strzału. Trzy uderzenia oddał mój przeciwnik. Wracamy na boisko. Jak zwykle wykorzystałem w przerwie trzy dostępne zmiany. Na boisku pojawił się przede wszystkim na szpicy Zalazar, a Cantero został przesunięty na swoją nominalną pozycję i to właśnie on atakuje. Strzał niestety. Chyba piłka trafiła w naszego zawodnika, tak dokładnie, bo sędzia odgwizdał w tej akcji spalonego. Przy piłce Pleguzuelo podaje do Caniosa, ten schodzi w pole karne. Zwodem minął obrońcę. Niestety akcja skończyła się na drugim zawodniku, a potem niecelne podanie z naszej strony. Dobra akcja mojego przeciwnika. Utrzymuje się on przy piłce w okolicach pola karnego. Strzał pod poprzeczkę. Sansone i Lorenzo bez szans w minucie 80. Tracimy gola. I przyznam szczerze, że prowadzenie mojego przeciwnika jest jak najbardziej zasłużone w tym momencie. Choć ja oczywiście nie zamierzam tutaj składać broni. Doliczony czas gry. Nie mamy już szans na przeprowadzenie akcji. Sędzia w tym momencie kończy spotkanie. Zasłużone zwycięstwo mojego rywala, któremu gratuluję. Dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że tutaj uda Ci się ten materiał na YouTubie odszukać i zobaczysz swoje zwycięstwo. A ja w tym momencie będę się z Wami żegnał. Słyszymy się w kolejnej odsłonie serii La Furia Roja już za 5 dni. Pozdrawiam i do usłyszenia.